Wiemy, że... od razu tak z grubej rury zaczęłam. Mediana. Mediana jest to wartość środkowa, czyli dzieli nasze dane, naszą populację, naszą zbiorowość, jakiekolwiek liczby macie, na dwie równe części, czyli od mediany w tą stronę jest 50% naszych liczb i w tą stronę też jest 50% liczb, tak? To jest ta wartość na środku. I teraz tak, mamy dwa zestawy. Pierwszy zestaw, czekajcie, przeliczę, czy na pewno 2, 4, 6, 8, 9. Pierwszy zestaw to jest N nieparzysty. Czyli mamy nieparzystą liczbę wyników w naszym badaniu. Druga strona to parzyste. Jak się domyślacie, trochę w różny sposób będziemy to wyliczać. I tak, szukamy tej liczby, która jest dokładnie na środku. Czyli dzielimy, mediana dzieli nam na dwa równoliczne zbiory. Nasze dane, tak? Czyli ten idzie do jednej drużyny, ten idzie do drugiej. Jedna, druga drużyna. Musimy ich podzielić właśnie na drużyny. O, i ten został na ławkę rezerwowych. No to to jest mediana. Tak? Bo od tej piątki w tą stronę mamy cztery liczby i w tą stronę mamy cztery liczby. O tym mówi mediana. I teraz, jak mamy parzyste, no to podzielmy. Ten idzie do drużyny, ten idzie do drużyny. Ten idzie do drużyny, ten idzie do swojej, ten idzie do swojej, ten idzie do swojej, tu, tu. I popatrzcie, zostały nam dwie liczby na środku. I nasza mediana jest liczona z tych dwóch liczb. W jaki sposób? To jest 5 plus 6 podzielone na 2, czyli 11 na 2. Otrzymujemy 5,5. Więc... czekajcie, tutaj napiszę na górze. Chcę, żeby to było tak. O. Na dole jeszcze będziemy 5,5. Ok. Tak? Rozumiecie? I teraz tu mamy tą medianę. Z tych dwóch liczb wyliczoną. Jako średnia. Bo generalnie to się mówi tak, że jak mam dla N nieparzystych, to jest to środkowa wartość. A dla N parzystych to jest średnia arytmetyczna środkowych wyrazów, tak? Widzicie tutaj. No nie? Dla N nieparzystych to był środkowy wyraz, tak? A dla N parzystych, co zrobiłam? Policzyłam średnią arytmetyczną tych dwóch liczb. Dlatego się na to mówi średnia arytmetyczna środkowych wyrazów w ciągu. Jak macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać.